Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Usiadłam na chwilę, ale już muszę wychodzić. Jest śnieg, nie stopniał jeszcze, więc jestem ciekawa, jak to będzie na mieście, chociaż no, nie ma go za dużo, ale jeszcze się trzyma. I musiałam wstać i się nie wyspałam. No ale nic, trzeba jechać, to jadę, także przyszłam się z Wami przywitać i co? I zaczynamy ten tydzień, zaczynamy ten poniedziałek i oby wszystko było super, bo ja akurat lubię poniedziałki, jeśli o to chodzi, ale tak, no ciężko się zawsze zebrać. Na twarzy mam, chociaż nie wiem, czy to dobra rekomendacja akurat teraz. W każdym razie nałożyłam ten nowy krem CC i nie wiem, jaki jest kolor. Jest jeszcze tak ciemno, tak szaro trochę, więc no jest jasny, ale czy on jest idealny, to też nie wiem w sumie. A też jak się jest zmęczonym i się w ogóle wykonuje makijaż, wiecie, po prostu rano tak, jak jest ciemno, to nie wszystko widać i nie wszystko też jest oddane. W tym momencie wszystko jest takie właśnie szaro-niebieskie, więc no zobaczymy w ciągu dnia. Także ja lecę i mam nadzieję, że ten dzień będzie super. It's time for dreaming of snow. Tak, wróciłam do domu, ponieważ było w miarę wcześnie i tak stwierdziłam, że a może pojadę na jakieś zakupy i to była jedna odprężająca rzecz dzisiaj. Po całym ciężkim dniu naprawdę, słuchajcie, zakupy w Biedronce okazały się naprawdę bardzo przyjemną częścią dnia. Więc zrobiłam zakupy i tak, może po prostu Wam je pokażę, bo nie mogę się skupić, nie mogę, muszę odpocząć trochę po tym dniu. A Wy chyba lubicie food haule, więc mam tutaj mieszankę chińską, do której jeszcze muszę kupić tofu, bo nigdzie nie znalazłam. Jeżeli jest w Biedronce, to dajcie mi znać gdzie, albo gdzie mogę je kupić. Więc to. I jeszcze makaron ryżowy też muszę kupić. Kupiłam szpinak, a w ogóle, to muszę Wam powiedzieć, że poszłam głodna do sklepu. A tak się podobno nie robi, bo się wtedy kupuje wszystko. No i prawda jest taka, że kupiłam wszystko, ponieważ nie wiedziałam, na co mogę mieć ochotę, a jakiś obiad muszę zrobić na jutro, więc stwierdziłam, że po prostu mam ochotę na wszystko, więc czemu nie? No i takim oto sposobem znalazło się kilka rzeczy. Na szczęście niektóre mogę pomrozić, więc wrzucę je po prostu do zamrażarki na inny dzień, ale dzisiaj coś też muszę ugotować. Dobra, także tyle do wyjaśniania. No i tak, mamy tutaj szpinak, tortille kupiłam, klacki. Kupiłam makaron, bo nie wiedziałam, czy mam w domu, a ja wolę kupić nawet, żeby był, bo jeżeli będę chciała akurat zrobić makaron dzisiaj, no to nie miałabym makaronu. Pietruszka. Kupiłam serek śmietankowy, chociaż za bardzo nie jem kanapek, ale uznałam, że może powinnam mieć, w razie gdybym chciała. Tutaj są takie sałatki. Sałatki z tuńczykiem, z kuskusem i suszonymi pomidorami i ja je bardzo lubię. Kiedyś bardzo często jadłam. To było, nie wiem, rok temu, półtora roku temu, może dwa. Jak byłam na diecie, to właśnie jadłam te sałatki i one są bardzo dobre, bardzo mi smakują jako taka przekąska w ciągu dnia. Kupiłam ser halloumi na wypróbowanie. Może coś mi się uda z nim zrobić. Jajka, bo też się mogą przydać. Kupiłam grzańca, bo był akurat i też chyba w promocji, a stwierdziłam, że no przyda się, na pewno się przyda, nie zmarnuje się, a zaraz jest okres świąteczny. 5 jogurtów na tydzień, płatki owsiane, mozzarella, fasola, bo mogę zrobić tą potrawkę z fasoli, jeżeli będę miała ochotę, dlatego też kupiłam tutaj cukinię, kupiłam też krewetki, właśnie, bo mogę mieć ochotę na to, no zobaczymy, co ja dzisiaj wymyślę, cebula i papryka do tortilli, więc to są całe moje zakupy i zobaczymy, na co dzisiaj będę miała ochotę, co ja dzisiaj wykombinuję, póki co idę się trochę ogarnąć, coś zjem. I muszę też opiłować paznokcie, bo jeden mi się trochę złamał, co jest dziwne. Złamał mi się tak jakby od spodu, bo złamał mi się paznokieć, a nie hybryda wcale, więc muszę jeszcze opiłować paznokcie. I taki jest plan na wieczór. Mam ochotę w ogóle usiąść z książką i odpocząć. Nie wiem, na ile mi się to uda, dlatego że ostatnio nie mam czasu w ogóle na czytanie, ani na robienie jakichś innych rzeczy, ale mam nadzieję, że może dzisiaj uda mi się właśnie tak wychillować, bo w ogóle zdałam sobie sprawę, że za tydzień są święta, to jest ostatni tydzień, kiedy jeszcze można się nacieszyć tym wszystkim, a prawda jest też taka, że mam wrażenie, że jak tyle się dzieje i wiecie, dużo czasu się spędza nad wszystkim, właśnie nawet nad tym vlogowaniem i potem obrabianiem tego, to niestety trochę to tak odbiera takiej magii świąt i tego okresu, dlatego że po prostu jak jest dużo obowiązków, nawet nie chodzi tylko o vlogowanie, tylko wiecie, jak macie pracę, nie wiem, jakieś zakupy, prezenty, a to się z kimś spotkać, a to ogarnąć różne rzeczy, to tak naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu i
nie ma też kiedy po prostu poczuć tego ducha świąt i nacieszyć się tym, więc ja kiedy tylko mogę, to po prostu robię sobie taki czas dla siebie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie czuć, że ja odpoczywam, że nie żyję ciągle tak w biegu po prostu, tylko że znajduję ten czas i odpoczywam i na sobie w ogóle jeszcze mam ten krem, oczywiście użyłam go dzisiaj, może trochę się świecę, ale weźcie pod uwagę, że jest godzina 5, a ja nakładałam go o godzinie 6, 7, 7 powiedzmy, czyli 10 godzin, tak? Tak. Jeżeli dobrze liczę, to 10 godzin. W każdym razie tak wygląda, więc trochę się świeci, ale generalnie kolor jest super, wygląda super. Może wydaje się, że mam jakieś plamy tutaj, nie jakoś tak... Ale nieprawda, bo nie nakładam tutaj bronzera, więc to niemożliwe, więc to się tak po prostu wydaje tutaj w tym świetle. No i tak. Także ja się idę ogarnąć, coś zjeść, bo tak jak mówię, jestem głodna. I robię sobie dzień dla siebie, chociaż mam jeszcze trochę obowiązków, coś do zrobienia. Ale jak tylko to zrobię, to będzie wolne. Laughter smiles and joy fill the air as our friends come to call. Down each street, the children's laughter will grow as the flakes start to fall. It's time for dreaming of snow, the time of you we all know. That soon Jack Frost will put on his show. It's time for dreaming of snow. Odzywam się do Was, bo stwierdziłam, że pójdę się zaraz wykąpać i chyba pójdę do łóżka, bo już w sumie wszystko zrobiłam, wszystko sobie ogarnęłam, ale słuchajcie, jak zjadłam, to się na chwilę położyłam i zrobiłam sobie taką dosłownie 15-minutową drzemkę. Jak się obudziłam, to pomyślałam, że o kurczę, już bym poszła spać jednak dalej, ale nie, rozbudziłam się i przypomniało mi się też, że muszę zrobić obiad właśnie na jutro, więc przyszykowałam bardzo szybkie danie. To mnie bardzo ucieszyło, że w sumie właśnie do szybkich ono należy, a pachnie przepięknie teraz krewetkami w całym domu, więc polecam Wam próbować w ogóle krewetki smażone na maśle w zasadzie z czosnkiem. Przepięknie pachną i bardzo dobrze smakują, także polecam Wam, więc ja się teraz idę kąpać, odrobiłam niemiecki i co? No i jeszcze porobiłam tutaj trochę rzeczy, więc przyszedł czas już na kąpiel i mogę się położyć. I chyba dzisiaj przyjdzie czas na książkę, jednak jeśli nie usnę, to zacznę sobie czytać i wezmę tę książkę 8 białych nocy. Zobaczymy, jak mi pójdzie nie poradnik, tylko książka do czytania. Jestem w sumie bardzo ciekawa, ale kiedyś Wam mówiłam, że ja mam problem teraz, żeby się skupić na tak długo i po prostu spokojnie czytać takie książki, więc o wiele łatwiej mi się czyta po prostu jakieś poradniki. No ale zobaczymy. Mam ochotę tak się trochę oderwać, tak trochę, wiecie, wprawić w taki świąteczny nastrój i w taki jednak odpoczynek, więc zobaczymy. No i jeszcze wypadałoby pranie posprzątać, bo ono tak stoi i nie mam czasu po prostu przez ten wyjazd. Mogłabym jeszcze jednak ogarnąć, więc myślę, że jeszcze poświęcę te 5 minut i tutaj troszkę posprzątam. Idę się wykąpać, także... A no, jeszcze będę vloga obrabiać, więc no, nie jest lekko. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poniedziałek był dla Was dobry, a jeszcze muszę przygotować sobie ubrania na jutro, żeby wiedzieć, co założyć. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, ja generalnie tak nie robię i raczej rano wstaję, ale rano często jest tak, że stoję przed szafą i kompletnie nic... Nic mi się nie podoba, na nic się nie czuję, zakładam coś i się nie czuję, więc wolę sobie przygotować coś takiego wcześniej i po prostu się potem nie zastanawiam.
Więc tak, przygotuję jeszcze ubranie na jutro i ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że poniedziałek był super, a wtorek będzie jeszcze lepszy i cały ten tydzień do świąt mam nadzieję, że będzie super, z mega świątecznym klimatem i że święta nie rozczarują, bo to jest też tak, że często się czeka na coś, a jak to przychodzi już, to wiecie, większe mamy wyobrażenia i oczekiwania, ale nie, będzie dobrze, także jeszcze mamy cały tydzień na organizację, zrobienie rzeczy, o których zapomniałyśmy ewentualnie, bo ja na przykład o czymś zapomniałam, na szczęście sobie przypomniałam, więc jeszcze będę musiała to ogarnąć, także trzeci raz żegnam się z Wami, do zobaczenia i do jutra, pa!